Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ze Stellaris. Wersja oczywiście 1.5 Banks wraz z dodatkami Horizon, Utopia i Ptakowi Ludzie do wyboru. Natomiast my, kochani, zaczynamy znowu naszą grę, ponieważ nas zniszczyli. No, ale żeby już nie rozpamiętywać się, może to wystąpić lub nie. Wiecie co, może nie. Jedność zawsze pojawia się w grze. Jedność nie może się pojawić. No i dobra. Kochani, mamy Imperium Aldarara, które się trochę zmieniło. Bo tak było. Początkowo byliśmy bykami, ale zagramy sobie ludźmi. I żeby tak pokrótce przedstawić, co tutaj się będzie działo. Znaczy, kim będziemy. Także mamy ustrój imperialistyczny. Dodatkowe cechy to jest nacjonalistyczny entuzjazm, zasięg granic plus 10% i maksymalna liczba rywalizacji plus 1. Architektura funkcjonalna, czyli koszt budynku będzie minus 15%. Natomiast nasze, to są chyba nie cechy, to się nazywa rząd i etyki. To będziemy militarni, szybkostrzelność plus 10, uszkodzenia armii plus 10, super. Autorytaryzm, koszt przesiedlenia minus 25% i bunt niewolników minus 10%, ponieważ będzie możliwość zniewolenia innych. No i materializm, koszt utrzymania robotów minus 10% i tempo badań plus 5%. Fajna sprawa. Oczywiście nie można wziąć naprzeciwko tego, nie? Więc jeżeli będę duchowy, to nie mogę być materialistyczny. No, więc wybrałem, myślę, że fajne rzeczy w miarę. Natomiast jeżeli chodzi o władzę, to wybrałem imperializm, bo wiadomo, to ma być imperium. No, na tronie zasiada po prostu wyznaczony następca później, jako wiecie, ten główny nasz. Natomiast ustrój będzie mieć nacjonalistyczny entuzjazm. Aha, to już mówiłem o tym. I oczywiście to do wyboru jest w zależności od tego, jaką władzę sobie weźmiemy. Także widzicie, tu są inne. Natomiast myślę, że Imperium Gwiezdne to będzie o to chodzi. Świat kontynentalny, znaczek... Znaczka nie zmieniłem, może zmieńmy znaczek ludzki... Spoko, chyba. Tak mi się wydaje. Tego nie było chyba. Co to jest to? A, jak Aldarar z tej strony. To będzie dobre. Nie, to jest, przepraszam, to jest młot oczywiście, ale wiemy, o co chodzi. No dobra, weźmy sobie... No, weźmy sobie to. Drugorzędne, niebiesko-czarne, spoko. Początkowe uzbrojenie. Broń rakietowa, prędkości nadświetlne. Weźmiemy tą nadprzestrzenną. Jak wtedy, z tymi liniami, aczkolwiek zobaczymy, jak to wyjdzie. Gotowe. No i tak jak mówiłem wcześniej, będzie spiralna, czteroramienna galaktyka. Liczba początkowych imperium 6. Będzie gwiazda trochę większa. Początkowa 0, no może zwiększmy trochę tych ludzi. Maksymalna liczba upadłych imperium maksymalnie 3. Współczynnik razy 1. Ilość światów zdolnych do zamieszkania przez nas. Agresywność normalna, zwykła, prędkości nadświetlne dowolne. Umiejscowienie imperium losowe, rozwinięci sąsiedzi nie, kryzys końcowy tak. Gramy. Wiadomo, o co chodzi. W ciągu tysiącleci, fajnie, udało nam się. Aha, tych jeszcze nie pokazałem. Cechy. Niski przyrost naturalny, czas rozwoju plus 10, bo sobie pomyślałem, że i tak jesteśmy osiadli. Siedzimy, kurde, tyle lat już na naszej planecie. Jesteśmy za to oszczędni. Mamy kredyty energetyczne plus 15%, fajna sprawa. Szybkość i koszt przesiedlenia plus 25%, co jest tam chyba kontrowane przez rząd, nie? Zadowolenie innych gatunków z nas, bo jesteśmy charyzmatyczni. No i preferowany klimat... preferowany teren to kontynent, tak jak my mamy normalnie. Super, tutaj udało nam się sięgnąć gwiazd, super. Dobra, tu jest oczywiście nazwa, to się nazywa Kel, a miało być Słońce. Bo jak widzicie, Merkury, Mars i tak dalej, Neptun, super. No dobra, badaj układ. No, jakieś sobie weźmy teraz, myślę, że sieć baterii słonecznych to się zawsze przydaje, laboratorium biologiczne, miesięczne wpływy, placówka techniczna, pociski termojądrowe od razu, żeby nie zrobić tego błędu co wcześniej, 1, 3, na planecie natomiast,
No właśnie, widzicie, mamy już niewolników, natomiast nasza rasa nie będzie niewolnika, znaczy nie będzie brana pod uwagę, jeżeli chodzi o... przepraszam, to nie jest tu, to jest... Tu... Gdzieś to było... Reforma rządu? Nie. Gdzieś to było, jeżeli chodzi o rasę, ludzkość. I można... Ustaw prawa domyślne. No właśnie, obywatelstwo. Pełne prawa obywatelskie, tak. To jest to. Standard życia. Zużycie towarów konsumpcyjnych. Które to są towary konsumpcyjne? Czy to jest to? Utopijna obfitość. Wydaje mi się, że damy przyzwoity standard życia. Plus... Nie wiem, czy to kurde... Które to są towary konsumpcyjne? To jest pytanie. Służba wojskowa. Tylko armię. Armię generałów, admirałów, tak. Prawa kolonizacyjne, dozwolona. Brak kontroli populacji. Brak kontroli imigracji. Możecie sobie popierniczać po naszych planetach. Niewolnictwo nie, bo wzięliśmy sobie pełne prawa obywatelskie. Powinno być ok. No, także można sobie wybrać gatunek imperium. Aha, to tutaj gdybyśmy mieli więcej. No dobra, kurde, mam nadzieję, że tym razem nie zginiemy tak szybko. Gdzie my jesteśmy? Bernard Start, Alpha Centauri. Spoko. Aha, jesteśmy aż tam. No tak wygląda mniej więcej nasza galaktyka. To jest dosyć duża gwiazda. Pytanie, czy będziemy chcieli się tutaj może też osiedlić? Zobaczymy. Zobaczymy, co nam przyniesie nowy dzień. Dla ciebie, tak jak dla mnie. Nowym dziedzicem. Super. Nowy dziedzic. Punkty zborne. Wy polećcie tam. Obadamy, co tu się dzieje dookoła. Aha, no mamy hiperlinię. Wreszcie. Wreszcie, bo dałem tam faktycznie hiperlinię i dałem dowolny, więc będziemy popierniczać tędy. Dobra. Ty masz jakieś te cechy? Nie, nie masz, ale 0% porażki, badaj. Ty natomiast tylko konstrukcyjny. Weź. Zacznij tu budować. I potem tu. Powinno być ok, badania trwają. Co do tradycji, to nie wiemy jeszcze. Projektant, hipernapęd. Tak, tu nie mamy. Auto uzupełnianie niepotrzebne. Natomiast reaktory wrzucimy. Póki co, tu są tylko rakiety. Fascynujące. Nasze szczegółowe badanie obiektu Marsu ujawniło, że w odległej przeszłości mogło istnieć na nim życie. Na biegunach, a także pod jego powierzchnią znajdują się znaczne pokłady lodu wodnego. Istnienie dolin sugeruje, że kiedyś woda mogła tu płynąć swobodnie. Fajna sprawa. Terraformowanie globu jest teoretycznie możliwe, ale na razie nie dysponujemy odpowiednią technologią, by wykonać to monumentalne zadanie w rozsądnym czasie. Super. Czyli Marsa będzie można terraformować i się na nim osiedlić. Super sprawa. Świat kontynentalny i górzysty. 17 i 12. Jeżeli chodzi o naszą rasę... Badania. Ludzkość. Rząd nie. Cechy władcy w ogóle jakie są. Kredyty energetyczne plus 10 i żywność plus dycha. Fajna sprawa. Tak. Zadowolenie. Nalot orbitalny. Filozofia wojna. Nieograniczone. Damy zrównoważone. Żeby do 1000 szło. Nalot orbitalny ograniczony, bo to też ma wpływ na to, jak nas postrzegają inni. Przesiedlenia dozwolone, protokół agresja. Na razie damy pokojowość, w razie czego niewolnictwo dozwolone, w razie czego się ten... Tylko rugowanie. No dokładnie, to jest dobre. Granty na badania techniczne, fizyczne, wspieranie swobody myślenia. Tempo badań plus 5, ale atrakcyjność etyki imperium minus
15. Blokada informacyjna w drugą stronę. No dobra. Tu jest oczywiście panel, którego wcześniej nie widziałem. Odtwarzacz muzyki, można sobie, wiecie, zaznaczyć muzyczkę, która będzie, można sobie odpalić tę. O właśnie, zwiększyć głośność i tak dalej. Spotkaliśmy Alfa Aliensów. To wiemy, nie upłynęło dużo czasu i znaleźliśmy, wiecie co, zbadajmy ich. To jest 9 miesięcy. Polecimy tu. Tak, mogę tu polecieć? Nie, widać, że ten, że tymi hiperliniami. Natomiast to się odbywa dużo szybciej, widzę. Znaczy ja gram w ogóle na szybkim tempie. Ile tu jest tego? Dwa dni. Dni. Nie mam pojęcia, tam chyba było 18, nie? Tak mi się wydaje. Także chyba jest krócej. Alpha Centauri. Oho. Gdzie wy jesteście? Tu. 635. Natomiast my i tak tu oczekujemy na wchodzenie na hiperlinię. Oni są tam agresywni, ale agresywno-pasywni. Natomiast statek konstrukcyjny, badawcze. Tu jest technika. Plus 3 techniki jest? Plus 3, super. Jak najbardziej. Technikę. W technikę będzie trzeba pójść w pierwszej kolejności. Ty popierdzielasz tam o mój statku. No i potem zbadaj Alfa Centauri. Chociaż może zbadaj ten układ, a potem ten, no tak. Zobaczymy, jak to będziemy grać w tym na tych hiperliniach. Natomiast Alfa Centauri, nie, tutaj na Syriuszu. Syriuszu. Tak patrzę, gdzie jakiś choke point zrobić, nie? Tak zwany. Tutaj nie ma, tutaj nie ma. Tu czujniki. Co? Naukowiec otrzymuje cechę archeolog. To oznacza, że szybkość badania anomalii i ryzyko porażki. Super ultra. Zajebistość. Badaj. To jest chyba ten księżyc Neptuna, nie? Tak. Gazowy olbrzym. Triton. Dobra. Tu byliśmy, leć tam. No ciekawostka. Jak to będzie? Wow. Jak to będzie? Wybuchy na słońcu. Wiatry. Super. Natomiast nie wiem, czy będziesz mógł. Nie będziesz mógł jeszcze zbudować. Także mamy tu i chyba tu mieliśmy, nie? Możliwość. Chociaż. Może tego nie pamiętam już. Stawczo-badawczy. Chciałem powiedzieć, statek badawczy. Enigma nie dostarczył żadnych istotnych wyników. Pikantna sprawa. Zadowolenie plus 5. Super, smacznego. Plus 5 zadowolenia. No właśnie, jak... Aha! Oczywiście to jest ziemia. Mamy tutaj zarządcę, który daje minus 5 do niepokojów, szybkość budowli plus 5 i czas uszuwania przeszkody. Ale wy mieliście być, kurde, z tego, zdjęci. Ustaw prawa. No, pełne prawa obywatelskie.
No, to what the fuck? Chyba, że to system kastowy. No właśnie. Mamy system kastowy. Tylko jeśli wytwarzają żywność albo minerały. Chwila, chwila. Stójcie, stójcie. Nie, no pełne prawa. Pełne prawa. To jest tu. Tu się ustawia prawa. Standard życia przyzwoity. Służba wojskowa pełna. Kolonizacje. Kontrole migracji uruchomione. Super. No. Włączmy grę. Tak, zdjęte jest, zdjęte. Wszyscy zadowoleni prawie. Zdrojenie częstotliwości. Aha, bo to był ten special project complete. My jesteśmy tu. Aha, i tutaj przylecieliśmy. Powinniśmy tu przylecieć. Wiesz co? Polećcie tam. Chcę zobaczyć, czy tam coś będzie. Bo tu byłby fajny choke point. Albo tu. No, też tu. Tak naprawdę to tu. To przejąć wszystko. Gdyby można było tutaj zbudować jakąś. A właściwie zasiedlić, przepraszam, planetę. To by było lepiej. I milej, statek konstrukcyjny. Czy ty masz pieniądze wreszcie? Do cholery jasnej, nie masz. Dobra, co na Ziemi się dzieje? Na Ziemi się dzieje tak, że tu mamy techniczną placówkę, także teraz trzeba brać pod uwagę zadowolenie. We wcześniejszej grze nie musiałem się martwić o to, bo teraz, znaczy ogólnie ten cały system frakcji został mocno przebudowany i na plus, według mnie, z tego względu, że 40, na razie zignoruj. Z tego względu, że frakcje mogą dawać też bonusy. Nie tylko, wiecie, bunty, wiecie, rozwalają budynki i tak dalej, co mnie wkurzało strasznie, ale faktycznie jakieś pozytywy. Także to zadowolenie ma teraz wpływ na to wszystko. Natomiast my mamy jakąś taniość. No właśnie, oczyśćmy to. Póki mamy tę taniość w miarę. Natomiast statek konstrukcyjny mógłby tutaj zbudować plus 10, 6 i 6. Zobaczymy. 27 miesięcy, 34 i tak dalej. Super. Wy doleciliście tam, wiecie co? A gdybyście tu przylecieli, to tędy, nie? Bo tutaj dookoła to tu jest przesmyk. Tako. Tu. Tu. Tu i do domu. No. Dobra. Przyspieszmy trochę, bo się nic nie dzieje. Anomalia anomalią. Co? Mgławica. Czyści do szybkości statków wykonujących lot międzygwiezdny. Star blocker clear. Ten tu. Aha. 3, 3, 3, 6. Pamiętajcie, że kurde, mamy mniejszą tą. Alfa Centauri trójeczka, zbadaj. Chodzi o to, że oni dłużej, trzeba więcej poczekać, bo mamy rozwój zmniejszony niestety. Żywność, czas rozwoju, no. Ten gatunek rozmnaża się wolno, wzrost populacji zajmie dłużej, no właśnie o tym mówię. Ale to nie szkodzi, musiałem jakieś powybierać, wiecie, nie mało znaczące minusy, tak. No, kolejne kurde te. 2000. Opuszczony park rozrywki na Alfa Trójeczce. Oczywiście okładka nasza serii. Tak, badania super. To jest jakaś masakracja. W ogóle widać ich? Nie bardzo. No dobra. Czy on zapamiętuje tak naprawdę? Bo tu wydaje mi się był gdzieś.
Gdzie to było? Nie, bo tutaj widzę, ale gdzieś tu? O, mamy tradycję, wreszcie. Zobaczmy, co możemy zrobić. Tu jest dominacja i dominacja, natomiast tutaj jest w angielskiej wersji supremacy, a tu jest domination, czyli to jest właśnie... to jest taka dominacja siłowa. Znaczy tutaj też dominacja siłowa, ale tu chodziło o... szybkostrzelność jest zwiększona. Koszty żądań, żądania podporządkowania innych imperiów jest mniejszy. Pytanie, czy nie harmonii wziąć. To już samo wzięcie tego. Populacja rośnie o plus 10. Znaczy nie, znaczy zadowolenie rośnie o plus 10. Towary konsumpcyjne są tańsze. Jedne miejsce na korzyść rozwoju. Wydaje mi się, że możemy wziąć harmonię początkowo. No. No wszyscy zadowoleni bardziej? O plus 10? Tak. Zadowolenie 65%. Tradycja harmonii, no. No właśnie nie pamiętam, czy to kurde jakoś wpływało. Zadowolenie plus 2,5%. Czyli 3,07 zbierają, cokolwiek. Ciekawe, czy to faktycznie jest tutaj pokazane, że tam 0,55 coś. Towary konsumpcyjne, tu są. Minus 4, aha. Tu są towary konsumpcyjne? Nie? Aha, czyli po prostu minerałki. To są towary konsumpcyjne, no dobra. Natomiast mamy wzrost tych minerałów i tak czy inaczej. No, dobra. Przyspieszmy sobie to. Statek konstrukcyjny nadal nie chce nic robić. Natomiast tu 2,2. No dobra, zbuduj. Tu są jakieś aliensy. Tu. Dobra, aż tak bez przesady. No i wrócili. Pytanie, czy wrócili, czy faktycznie ich wysłać dalej. Wiesz co, weźcie tędy. Zróbcie takie koło. Na Syriuszu, świat kontynentalny 20. Zbadajmy. No tu się nic nie dzieje. Tu zresztą też statków nie ma, bo mamy ten zasięg czujników. No. No pytanie, kurde. Jak to będzie wyglądało? Na Syriuszu. Dobra, wiecie co? Zrobimy sobie kosmoport. A właściwie statek badawczy. I potem statek kolonizacyjny. Chyba. Potrzebuję statek badawczy, żeby tutaj zbadał to wszystko. Żeby statek konstrukcyjny mógł wytwarzać minerałki i tak dalej. I już żadnego modułu nie mamy. Tu nie mamy. Pociski termojądrowe, super. Montażownia korwet czy torpedy już? Tylko, że na torpedy trzeba mieć miejsce. No, bo to jest... Były torpedy OP, mega, nie? Tak. 50% przebijalności pancerza i przebijalność osłon. To jest super. Chociaż wiesz co, weź te torpedy. One się mogą przydać kiedyś. Natomiast w projektancie statków mamy pociski termojądrowe, dwójeczkę i tyle. Także każde następne będą lepsze. Anomalia, badaj. Cyrus już jest zbadany. Co my tu mamy?
Terraformowanie. Nie potrzebuję terraformować scenariusza. Trochę tych blokerów jest, ale nie tak źle. Całkiem spoko. Żadnych dziwnych rzeczy na nim nie ma. Syriusz trójeczka. No, trzeba będzie skolonizować tutaj to. Aha. Gammasy tu siedzą, czyli kolejna kolonia. Tempo badań. Im szybciej to weźmiemy, tym lepiej. Farma, zasięg granic, częściowy zbieg okoliczności, plus trójka, minerały, wielkość puli przywódców, syfon energetyczny, zasięg granic. No. Ciekawostka. Dobra, spokojnie, spokojnie, bo się za szybko to się dzieje. Ty jesteś nowym statkiem naszym. Tempo badań. Czyli po prostu szybkość, z jaką będzie badał. No, także ty badaj tu. Potem tego black hole'a. Jak ci się uda, tylko nie wpadnij. Do środka, tu. Tam nie leć. No i zbadaj tu. Konstrukcyjny stateczek. I tak nic nie zrobi. Pytanie, czy na Alfa Centauri. Tak, to będzie dobry pomysł. 90 mamy, zwiększymy trochę te badania. Natomiast ten statek badawczy na Syriuszu niech leci sobie tu. Do cholery! Super. Krowa. Straciłem korwetki. Ty się pojawiasz w ogóle, czy nie? Powiem ci szczerze, że nie bardzo. Pojawiłeś się. Elektrownię tu pierdykniemy. 118 minerałków. Przyrostu. Ty się pojaw tu. Za dużo tej żywności chyba mamy tutaj. Także to zmienimy sobie na sieć kopalń. Tu ewentualnie będzie można walnąć to, ale potrzebuję poczekać chwilkę, żeby Syriusza. To jest 20, to jest masakra. Pozytywna oczywiście. Natomiast skończyły się pieniądze na korwety i to nie jest dobry sygnał. Zasięg granic, no. Dobra, badajcie, badajcie. Tu się nic nie powinno wydarzyć. 123. Zresztą jest trójka. To się opłaca. Naukowiec. Super. Tak, dwójka. Trochę szybsza prędkość badań. I bardzo dobrze. Siemano. Militaryzm i duchowość. My jesteśmy w drugą stronę. My jesteśmy materialni. Wysłałem mnie na spotkanie z wami. Wybrany przez nas przywódca ma nadzieję, że utrzymamy pokój. No super. No tak myślałem, że tutaj będą. Na razie mają jedną planetkę tylko. Minus 25. Bo jesteśmy niewiernymi. Jesteśmy materialistycznymi głupcami. Mają większą flotę, bo my nie mamy w ogóle. Nie wiem, czy nie będzie dobrym pomysłem ich szybciej dziabnąć niż 40. Na razie to ignoruj. Księżyc ma badania fizyczne. Dobra. Ty jesteś tu. Badaj to. Ty
ty jesteś statkiem konstrukcyjnym, natomiast na Syriuszu, znaczy tutaj nic nie zrobisz. Mógłbyś na Słońcu stacje górnicze dwie zbudować. Tak, tu jest ta planeta. Wznoszenie budynku. Tak, tylko że oczywiście to muszę wyłączyć, bo tam nikogo nie ma. Żebym kurde pamiętał o tym. Dobra. Kosmoport. Korweta 95 jest. Ulepszenie 200. Brak technologii, niszczyciele. No. Plus 5. Spoko. Natomiast zasięg granic powinien się kurde zrobić niedługo. Torpedy, tempo badań. Plus piątka. Plus piątka dla każdego. Ty sobie tutaj badasz to. No sobie badaj, przyspieszmy to na maksa. Tylko nie zamknęli granic chyba jeszcze przed nami, nie? Badaj ten układ. Tylko nie leć może za daleko aż tak. Badaj tu, badaj tu. Może jakoś tędy, tak właśnie myślałem, że tak zrobisz. No bo bez sensu badać gdzieś tam daleko. Chociaż tu jest, kurde, świat oceaniczny. To jest 60 chyba. 22. Ciufiu. Się wrąbać im tu. Na razie ignoruj. Ty masz 10%, moja miła. No. Także te wszystkie anomalie wrzucimy sobie później do wora. Będziemy je badać po kolei wszystkie. Natomiast tu 63 miesiące, 11 miesięcy to 3 miesiące. Poziom. Obecność przedkosmicznej obcej cywilizacji atomu. Aha, czyli siedzą kurde skurczybyki w tym. No właśnie, wiesz co, zbadaj to. Super. Torpedy. Natomiast chyba z tego co rozumiem, torped nie będę mógł dziabnąć. Placówka techniczna. Minerały plus 5. Nie wiem czy to nie odblokowuje robotów. Ale sieć kopalń dwójkę sobie wrzucimy. Zobaczmy czy... Czy torpeda. Widzicie? Nie mogę zrobić. Interceptor. Natomiast mam torpedowca tu. Ej. Chwila, bo się za dużo dzieje naraz. Przejmę stację. Przeróbcie na zasoby. 362. Plus 3. Przejmę stację. Crossbow. Niech będzie. Mam torpedownika. Super. Dobra. Większe dobro, 3 dominacje. Mogę sobie przejąć dominację po prostu, nie muszę tutaj robić nic, ale samo już zasięg granic rośnie o plus 20, widzicie? Także przyjmiemy to. Uwaga i... Pyk! Super. Ty jesteś nasz? Tak, zrób. Zrób. Czy wy się tutaj pojawiliście? Nie. No statek kolonizacyjny potrzebuję najpierw, bo chciałem robić korwety, ale bez tego to bez sensu. No. Także przyspieszmy to z powrotem. Coś nie mogę mówić dzisiaj. 10% badaj. Tu się coś dzieje w ogóle. Wydaje mi się, że Syriusza przejmiemy, nie? Bo Alfa Centauri tak czy inaczej jest u nas. Cud.
Tempo badań i szybkość badania anomalii. Plus 20. Super. Aha, właśnie tę anomalię miałem zbadać. 653 Beta Aliens. Nie mam pojęcia, kto to. Badaj. Mam nadzieję, że spierniczą sobie. Tu są dobre, kurde, złoża. Chyba. Trójeczka. Prymitywna konstrukcja, badania 66. O, dzięki temu. Tempo badań dwójka, nie. To tutaj mamy 8 miesięcy jeszcze. Co możemy wybrać? Czujniki grawitacyjne, deflektory, elektrownia dwójka, deflektory chyba. Chociaż elektrownia, no, przemysł, będziemy mieć plus 10%. 34, no właśnie, także 25 miesięcy, wydaje mi się, że to jest dobry pomysł. No, tylko ci tutaj siedzą, nie wiem po co. Gdzie ty tym potem? Aha, tutaj idziesz. Chyba oni tu siedzieli, nie? Cały czas. Tylko teraz jakiś... To jest konstrukcyjny, badawczy. Ty popierniczasz dookoła. Tu, potem dookoła. No i dobrze. Super, czwóreczka. To oczywiście, aha, jak Syriusza przejmiemy... Bo to jest, widzicie, jedna planeta i tyle przejmuje. Tylko, że to jest główna planeta, więc nie wiem, jak będzie wyglądała sytuacja tutaj. 460 już można robić. Statek kolonizacyjny. I spoczko. No dobra, kochani. Myślę, że na tym zakończymy ten odcinek. Tych warto by dziabnąć, tak czy inaczej. Ja jestem charyzmatyczny, plus 15, plus 2 to jest, będzie i tak minus 120. Tak, to jest ten ciąg zadań, że trzeba zbadać dużo, dużo planet. Natomiast to jest spore. Wydaje mi się, że trzeba by ich zniszczyć, bo oni nas nie będą lubić, będzie taka sama sytuacja jak wtedy, więc im szybciej to zrobimy, tym lepiej. Natomiast zaczniemy robić statki jak już Syriusza. Znaczy, zasiedlimy Syriusza trójkę. No. I wtedy powrócimy. Także kochani, dzięki za uwagę. Trzymajcie się, do usłyszenia, zobaczenia. Pa, pa.